kill him. No, Vito! Please don't hurt him. I just thought you could talk to him. He'll listen Where to is you. He? I don't know. He has a friend who lives on River Street. That's okay, usually okay. where right. he is. It's gonna be all right. All right, listen. Hey. When you feel better, you go on home. I'll talk to Eric. That bastard doesn't come back today and apologize. You call me, but don't worry. I have a feeling he will. Okay, Vito. But please don't hurt him. Please. Don't worry. I'll go talk some sense into him, okay? Cóż, najwyższa zatem pora zająć się mężem naszej siostry, Erykiem, co też zrobimy z radością. Ostatnio przerwałem właśnie w tym momencie, odwiedzając jeszcze mieszkanie, ale pomyślałem, że... Proszę bardzo, cóż by za samochód sobie wziąć? Ten, bo jest najszybszy. Choć nie wygląda na takiego. Miałem troszkę problemów ostatnio, muszę wam przyznać, że... nagrałem tamten odcinek, byłem cały szczęśliwy i cały wesoły, a potem... Następny raz chciałem uruchomić mafię i w trakcie sprawdzania plików, bo czasami to trzeba zrobić, żeby grę na Steamie odpalić, czasami tak się jakoś dziwnie zacina, usunąłem niechcąco wszystkie pliki zapisu. Kurczę, jakże się strasznie zmartwiłem, ale nic wielkiego. Poszperałem w internecie, znalazłem oczywiście pełen zapis całej gry i już chciałem, mówię, no dobrze, no trudno, nie dokończę tego rozdziału 11, zatytułowanego Nasz Przyjaciel. Zacznę od 12, na pewno mi to jakoś wybaczycie. Na pewno jakoś się wytłumaczę. I co? Już chciałem nakręcać, okazało się, że... Okazało się, że okoliczności, w jakich znaleźliśmy się w rozdziale 12, zdecydowanie wymagają wyjaśnienia. Zatem mówię nie. Zrobię to jeszcze raz. Przeszedłem zatem ten kawałek rozdziału 11. Okazało się, że bez moich opowieści on był znacznie krótszy. O, tutaj. I dotarliśmy do tego miejsca, w którym właśnie jestem. Również wiem, że czekają nas jeszcze historie... związane z mafią i związane z Majerem Lęckim. Myślę, że historia Charlie'ego Luciano, iste, czy też Luki Luciano, jak zwał, tak zwał, została opowiedziana do końca. Jak opowiadałem wam ostatnio, on wylądował na Sycylii i stamtąd mógł zajmować głos, jeżeli chodzi o zajmować stanowisko jakieś w działaniach mafijnych w Ameryce. A dzisiaj chciałbym się skupić na Majerze Lęckim, ponieważ jego historia jest bardzo interesująca, ale najpierw coś czuję, że trzeba by skopać komuś tyłek. Co może uda się zaraz zrobić? Komuś mam na myśli oczywiście męża. Męża. Mojej siostry. Nie za ciemno? Pozwólcie, że tutaj poprawię sobie w opcjach obraz. Jasność troszkę podniosę. Ktoś mi zwrócił uwagę, że za bardzo jest ustawiony kontrast ostatnio. Znaczy właśnie jasność. Nie, to nie tu. Tu też nie, więc postanowiłem to obniżyć, ale widzę, że było troszkę za nisko, więc wracamy do poprzedniego. To tu? Miałem się udać? Ale chlew! Czy się siostra... Where's Eric? Are you blind? Doing the chick by the fridge, man. O, sukińcy. Eric. Eric, what the fuck you think you're doing? I'm busy here, okay? Get lost. I think you should be busy taking care of your wife, asshole. I'll teach you to hit a woman. Aha, jestem w więzieniu przeszkolony. W biciu, znaczy. Tak jest. Chodź na tu. Twardy koleś. Nawet się odgryzł. No i po sprawie. Consider this a warning.
you touch my sister again, I will fucking kill you. All right? Yeah. From now on, you're gonna stay home. Stay off the dope, stop the drinking, and make sure she's fucking happy. If I ever, ever hear she's not happy, I'll find you and finish the fucking job. You got it? Yeah. Tak jest, tak się wspiera rodzinę. Okay, everybody, party's over. And there won't be any more partying with this guy again, ever. Unless you want me to come back and do the same to the rest of you. Got it? No to mi się podobało. Zatem powracając do mojej historii, ale najpierw wrócę do domu. Znaczy, wrócę do domu i opowiem wam dalej tą historię. Majer Lenski to był bardzo, bardzo ciekawy koleś. On... Jego życie było strasznie skomplikowane. On uciekł... Prawdopodobnie to było z Polski. Wybaczcie, że ja... Że ja nie upewniłem się do tej historii, ale skoro był Żydem polskiego pochodzenia, no więc uciekł z Polski wtedy, kiedy bolszewicy uskuteczniali na Żydach mordów licznych. Chociaż może trochę za wschodnią granicą sobie pomieszkiwał, ale tak czy siak trafili do Ameryki. I on od początku swojej... Oj, deszcz pada. Zajął się hazardem. Hazard to był jego konik. Zresztą świetnie sobie radził ze swoim kumplem. Jego kumpel, jak on się nazywał? Może sobie przypomnę. Opowiadałem wam już wcześniej historię. On miał takiego kumpla, który był wyjątkowo psychopatycznym kolesiem. Nie miał żadnych problemów z mordowaniem innych ludzi. I zresztą Majer Lenski częstokroć go wykorzystywał do tego, żeby wysyłać go na takie mordy. Dzięki temu był poniekąd czysty. Chociaż ponoć Lenski i tak sobie parę razy ręce ubrudził, więc nie był to taki wesoły gangsterek. Tak czy inaczej, gdzieś tam w toku tych wszystkich działalności... Oj, wiem, na policjanta wjechał, to by było straszne. Postanowili razem z tym swoim kolegą wybudować kasyno na pustyni, w Las Vegas. To kasyno, zdaje się, nazywało Flamingo. To był hotel połączony z kasynem. I ten hotel był przyczyną wielu... Oj, to nie tu? Nie jest zaparkowałem? Nie, to tu. Był przyczyną wielu problemów, ale o tym pogadamy za chwilę. Jak już się spokojnie wyśpimy, a może jeszcze zanim pójdę spać? No, miałem przeszukać, kurde, tamten lokal. O, telefon. Vito, it's Francesca. Eric came home and he's all beat up. You said you wouldn't hurt him. He probably got in a fight. You know, he's been hanging out with a very bad crowd. He apologized for everything, Vito. He promised he'll be good to me. It's all okay now. So, you'll leave him alone, won't you? Hey, whatever you want. But if he hurts you again, I'll kill him. Listen to yourself, Vito. I don't know you anymore. Look, you stay away from us, you understand? Just stay away! No widzicie, kurczę, to jest wdzięczność. Zresztą wiele historii jest takich. Najpierw wynajmij brutala, żeby ci pomógł, a potem pozbądź się i go w ogóle udawaj, że go nie poznajesz. To jest też historia bicia, kurczę. Kobieta jest tłuczona, można tak rzec? Bita przez męża i potem go jeszcze broni, kurde. No ale tak to jest, kurde. Syndrom helsiński? Tak to się mówiło? Dobra, idźmy spać. Prześpijmy się z tą smutną historią. A potem może... Oho! Oho! Touch the place! Do it! Now! Irlandczycy! To ten gnojek! Co go w więzieniu! O, ażesz, mordę. O, Lender. Jak tu się przykleić do ściany? Jest, już wiem. Pierdziu. Dobra, żyjemy.
Ach, policja. Cholerny świat. Bożeż, ja cię kręcę. Wpadamy z tym. Ja pierdzielę w samych gaciach. God damn it. Suspect is about 6 feet tall, average size. Roger that. No i co teraz, kurde, z tym fandem zrobić? Dobra, jadę policyjnym wozem, więc wszystko powinno być cacy. Cholerny Irlandczyk, pamiętacie go? To ten, któremu żeśmy skuli mordę w więzieniu parę razy. I to ten, którego żeśmy wsypali, znaczy wsypali. Który w sklepie jubilera... parę razy się z nami... znaczy w sklepie jubilera był z nim większy problem. Kurde, wyskoczyłbym na miasto, ale w tej bieliźnie... Tam policja znowu, dobra. Pojedziemy tędy. Ten wóz trzeba zostawić. Cholerny świat. Skakujmy tu, jakiś wrak, ale... Shit, policja. Puść! God damn it, puść to! Roger that. Ja pierdziu. Ależ kurde mnie będą ścigać. Gdzieś tu musi być jakiś wóz. Mam nadzieję, że nie zaczną mnie gonić. Cholera. Nie przestraszyłem ich. Dobrze, że miałem w bieliźnie, kurde, te wytrychy. Dobra, mniej więcej pod kontrolą sytuacja. Muszę się tylko przebrać chyba. Pojadę sobie inaczej, tędy. Na górze pełno wozów policyjnych. Dobra, jedźmy spokojnie. Nie ma co łamać przepisów. Stresująca sprawa, kurczę. Dokąd jedziemy? Muszę się wbić z powrotem na tą drogę szybkiego ruchu. Okej, okay, rany boskie, zapomniałem z tego wszystkiego. Wyglądała historia, na czym skończyłem historię Lenskiego. Aha, na tym kumplu, Siegel, Ben Siegel się nazywał ten kumpel, chyba tak. To był fantastyczny facet, on był dobrym przyjacielem Lenskiego od dzieciństwa. Jednak w pewnym momencie wpadł w drobne kłopoty, a to dlatego, że... Zaraz, coś ta droga tutaj... Aha, muszę tu skręcić, dobra. Proszę. Małe zdarzenie. Zakochał się. Ben Siegel się zakochał. Znany... No cóż, nie będę tutaj... Próbuję poszukać dobrego zwrotu dla Lovelasa, który był wielkim podrywaczem, a oprócz tego brutalem i psychopatą. I absolutnie z osobą płci przeciwnej wdawał się w kontakty tylko bardzo szybkie i bardzo krótkie. Zakochał się w niejakiej Virginii... Virginia... Nie, nieważne. Virginia miała dziewczynę na imię i zdaje się, że trochę dla niej zgłupiał. W tym momencie, w którym on się w niej zakochał, produkował również, znaczy budował, czy nadzorował budowę hotelu Flamingo właśnie. Hotelu, który miał być też także kasynem. I wydał na to mnóstwo kasy, która nie należała do niego, a należała do mafii. Należała do mafii. No i w związku z tym mafiozi coraz bardziej się wkurzali. Tym bardziej, że dziewczyna Sigla, czyli... Boże, mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem jego nazwisko.
Jeździła co miesiąc do Szwajcarii z wielką, niepokojąco wypakowaną walizką i mafiozi podejrzewali, że Siegel ich po prostu ożyna, a nie było nic gorszego niż okradanie swoich. I dali mu ultimatum, które musiał niestety Meyer Lenski przekazać. To ultimatum polegało na tym, że słuchaj chłopie, albo zbudujesz to kasyno, masz miesiąc czasu, żeby to kasyno, które właśnie wybudowałeś, zaczęło przynosić zyski. Jeżeli tego nie zrobisz, no to niestety twoje życie szybko ulegnie zakończeniu. I tak miał szczęście, bo Lenski go bronił. Gdyby nie to, to już wcześniej by go puknęli. Dali mu ten miesiąc. Po miesiącu niestety nie udało się tej sprawy załatwić. I Siegel został zamordowany. I tak się niestety skończyła przyjaźń, bardzo długa przyjaźń między Lenskim a Siegelem. No ale cóż miał zrobić Lenski? Mimo całej lojalności, mimo próby obrony, nie ulegało wątpliwości, że Ben trochę kantuje kolegów. A jeżeli nie kantuje, to bardzo, bardzo niedobrze zarządza pieniędzmi, które do niego nie należały. No i cóż, i dostał kulkę w łeb. Zakochał się biedak i skończył marnie. Nie sugeruję, żebyście się nie zakochiwali czy coś, ale trzeba uważać. What the hell? Poszedłem za wysoko chyba. Już dawno u Johnie byłem. I trochę nie pamiętam, którędy się idzie. Czyżby tędy? Tak, John na pewno się zdziwi. Come on, Joe, don't tell me you're not home. Let's go. You better not be passed out. Come on! Hold your horses. I'm coming. What the heck? You're queuing in your underwears? Yeah. Can I come in? Oh, yeah, of course. I'll fix you a drink. Joe, nie zmieniłeś mieszkania, ale jak... What the fuck? Nice, ain't it? What the hell happened to this place? I spruced the joint up a little. What do you think? Yeah, it's really, different. Yeah, huh? I decorated it myself. Jaki ból, przecież to wygląda jak w burdelu. Ale to właściwie w sam raz w Joe. Jaka tandeta. You take this. Those crazy fucking mics. What about them? What'd they do? They tried to fucking kill me. What? And they burned my fucking house down. Son of a bitch. So what are you gonna do? You wanna go deal with the mix right now? Damn right I do. All right, relax. Have a drink. Let me make a few phone calls. And, take a look at my closet. Unless you wanna go on a rampage in your skivvies. Thanks. Thought you'd never ask. Flamingi? To a propos mojej historii. O hotelu Flamingo. What the hell are these things? Hey, it's Joe. Yeah, I know. Co za koleś. Zobaczmy, co on tutaj w tym mieszkaniu urządził. No nie no, ładniej niż było, że to był burdel na maksa. No tak, sypianie. Mickey Desmond. Ktoś tu biustonosz zostawił? No tak. Wow, kitchen's pink too. Kuchnia też pomalowana. Co to są, miesięczniki od psach? Tu chyba będę musiał się z kim... This place deserves to be burnt down. To miejsce, tak, tutaj można by... The Hill of Tara, the Mick joint in Kingston. Come on, I'll tell you the rest in the car. A zaraz, tylko jeszcze poszukam szafy. Aha, to ktoś tu nie spuszcza wody. What the hell? Ah, oh, great. A fucking clown suit. Did it get any worse? Hey, you finally got some style. I'm gonna want that shirt back, by the way. They don't make treads like those no more. Yeah, there's a reason for that, you know? Wyglądamy jak bliźniaki. God damn it. Joe. Tak się nie ubiera dorosły człowiek. Jeszcze upieprzona z tyłu. God damn it. Lepsze to niż ganienie w gaciach. Tak, myślę. Dobra, co tam jest? No musimy tych Irlandczyków trochę przetrzepać, no bo co? Wow, gdzieś ty tak szybko przebiegł. What the hell? Nie mogę. Wow, poważne auto. 142 km na godzinę. All right.
So you heard anything about the Mix lately? Nah, nothing. Why? The Mix got themselves a new boss. Muszę sobie sprawdzić, jak tutaj dojechać na miejsce. Name's Mickey Desmond. There's a few other guys who want to take his spot. So he's trying to show everybody that he means business. What the hell does that have to do with me? Brian O'Neill. He was Desmond's cousin. Ah, I should have known. My money's on him being down at that shithole joint right now, laughing it up with the rest of those fucking yo-yos. So let's get over there and deal with it. That's the plan. Sounds like there ain't many of them left. So I guess we should just storm the place, surprise the shit out of them. I like this plan. Yeah, so let's break the fucking house down. Relax, we'll be there in a minute. Sukin koty, jak oni jeżdżą? Po pierwsze tak, Irlandczycy zrobili niezły bajzel. Po drugie, ci tutaj jeżdżą, kurde, jak szaleńcy. Zmieniają pas. Dobra. To widzę, że tutaj ten podróż nam się trochę wydłuży. Chociaż nie, to kawałeczek jest. Nie wiem, czy zaczynać wam... Fucking hell! Co za kierowcy niedzielni. Ja wiem, że ja słabo jeżdżę, ale kurde, nie skręcam. A może skręcam w ten sposób. Ale ja to co innego. Nie chcę wam zaczynać kolejnej historii Mayera Lenckiego. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak... próbowano go zamknąć, jak próbowano go aresztować. Ale to już w następnym odcinku, bo widzę, że czas mi się powoli kończy. A historia jest ciekawa. Jak powiedziałem w poprzednim odcinku, FBI miało jedną zasadę. Jeżeli nie możemy cię skazać za coś, co zrobiłeś, to skażemy cię za coś, czego nie zrobiłeś. I ten sam numer próbowano zrobić z Mayerem Lenckim. Czy skutecznie? Tego dowiecie się dopiero w następnym odcinku, jeżeli nadal macie słuchać, ochotę słuchać tych historii. A tymczasem zajmijmy się Irlandczykami. I told you, I chased him, but I lost him. The coward ran away. But I'll find him, and when I do... You were the one who ran away, asshole. Fuck. You've got some balls. Yes, I do. Oh, God! You're fucking dead! After this, shut up! Back me up, Vito! You don't look so tough. Man, you're a terrible fucker! Let's go! Sukinsyn. Spieszę się jak mogę, ale chłopie, prawie mnie zabił ten... O, to niemiecki. Jak ten gabriel mi się nazywał? No nieważne, nie pamiętam. Kurczę, razem z save'em przestawiły mi się ustawienia klawiatury. Dlatego... O, sukinsyn ucieka. Dlatego nie mogę tego... Have a car, copy that. Suspect is about 60 tall, average size. 10-4. Sorry, panowie, ale ja tu załatwiam ważny biznes. Skowokuj Joey, gonimy z sukin kota. Wydawało mi się, że wywaliłem mu samochód w powietrze, ale... Well, that takes care of that, huh? Yeah, but don't give me my house back. Don't worry. Business is looking good. You'll have the cash for a new one real soon. Yeah, sure as hell hope so. All right, let's go back home. So it's okay if I crash on your couch, right? I could do one better than that. Yeah, take these keys. They're from Marty's apartment. I'm trying to get rid of it right now for his mother. So, you might as well use it while I do it. Thanks. I guess. Don't thank me, buddy. Trzeba by zmienić ten wóz, bo policja nas zaraz złapie i tak. Lerny świat. Hey, all that stuff that got pointed up is just things, you know. Just things. Fucking koty, muszę się przesiąść. Blokadę zrobili. Suits, cars, broads, houses. I'm back to scratch. All my damn cash was in that house too. Oh! Oh, god damn it! No, trochę oszukałem, szczerze mówiąc. Miałem niefortunny wypadek tam po drodze.
Zresztą to chyba mieliście okazję zobaczyć. Nie tyle szukałem, po prostu zrobiłem to jeszcze raz. O, ja pierdziu! Tym razem powoli, spokojnie. Uciekłem policji. Wybrałem sobie samochód. Jedyne co mam to plakietkę, że jestem poszukiwany. A to się chyba uda załatwić, jak tylko się przebiorę. Więc nie powinno być problemów. Policja mnie widzi, bo nie wiem, czy to zależy od tego, że mam samochód odkryty. Czy co? Okay, I'll see you around, I guess. See you, buddy. Sorry about tonight. No i proszę. Załatwiliśmy sprawę, teraz muszę pojechać do starego mieszkania Martiego. Kojarzycie Martiego? Marty to jest ten chłopaczek, który został zastrzelony na parkingu w hotelu. Ejejej. A co do historii, no to obiecywałem sobie, że już nie będę opowiadał dzisiaj, żeby powiem, że już nie dokończę. Więc sobie na spokojnie dojedźmy do mieszkania Martiego. Ops. I przy okazji przyjrzyjmy się pięknemu miastu nocą. Daleko mamy drogę, tak swoją drogą? Wow, kawał drogi. To może by wam jeszcze coś opowiedzieć. Na czym to ja skończyłem przed niefortunnym wypadkiem? Mówiłem wam o tym, że FBI miała absolutną skłonność i nie wiem, czy do tej pory to nie zostało... O, wiem, o czym wam powiem. Krótka, ciekawa historia. Czy ja już ją opowiadałem? Kurde. Czy ja opowiadałem wam o tym, jak policjanci FBI sprowokowali faceta do popełnienia przestępstwa? No dobra, opowiem to najwyżej jeszcze raz. Otóż był sobie biznesmen, który miał świetne, prowadził interesy, który zarabiał duże pieniądze i pewnego dnia przegrał wszystko gdzieś tam na giełdzie czy na czymś. Stracił wszystko kompletnie, absolutnie. Gdzieś w pobliżu niego kręcili się przedstawiciele FBI. Nie wiem, czy chcieli go coś sprawdzać, czy coś, nieważne. Jeden z przedstawicieli FBI wpadł na świetny pomysł, żeby zaproponować temu biznesmenowi, który wszystko stracił, handel narkotykami. Ciekawa kwestia, tak? Chcieli, krótko mówiąc, sprowokować przestępstwo i aresztować faceta, jeżeli by na to poszedł. Facet był w ciężkiej sytuacji. Uznał, że no to jest jego szansa, żeby się wybić, a że dopiero co wszystko stracił, no to miał mocne ciśnienia, żeby to odzyskać. Zatem zaczął handlować tymi narkotykami podłożonymi, znaczy przekazanymi przez FBI. Przy pierwszej transakcji został natychmiast aresztowany i oskarżony o handel narkotykami. Prosta sprawa. Niby wszystko jest okej, jednak sędzia, który badał tą sprawę, który wyrok... Jak to się mówi, wyrok? Ogłaszał wyrok? Wyznaczał wyrok, wyznaczał karę. Doszedł do wniosku, że to jest niefajne, bo gdyby nie działanie FBI, nie doszłoby w ogóle do przestępstwa. Zatem winni tego przestępstwa są funkcjonariusze państwowi, a nie ten facet. I facet został uniewinniony. To tak a propos już właściwie nie tyle niedawnych, co pewnych prowokacji służb specjalnych w Polsce, związanych z pewnymi politykami, z aktorami, aktorkami, ludźmi biznesu. Może za dużo się rozgaduję. Dwie były takie sprawy, w których policja właściwie sprowokowała, znaczy CBA sprowokowały powstanie przestępstwa. Może kojarzycie. What a fucking dump. God, I wish I had the cash for a hotel. Tu jest jakaś szafa? Marty bawił się stateczkami. O, rany Jolek. Ale dziura. Są ubrania? Jest. Dobra, przed snem niby nie powinienem, nie ma sensu się przebierać. Ale już przynajmniej nie jestem wanted. Światełko wyłączymy. Ale tam ładnie za oknem. To mi się podoba, że w tych mieszkaniach jest zachowany widok miasta. No to co? To by było na tyle zatem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa! From